Cykl powstał we współpracy z HPE, właścicielem usług HP Plus i Instant Ink, o których zaraz jeszcze powiem trzy słowa. Z zawodu jestem neuroedukatorem, czyli zajmuję się tym, jak zaprojektować proces edukacji, tak żeby działał zgodnie z tym, jak funkcjonuje mózg dziecka. I o tym m.in. będę opowiadała właśnie w podcastach. Będę podpowiadać rodzicom, jak wspierać zrównoważony rozwój dzieci i jak pomagać dzieciom w procesie edukacji, niezależnie od warunków otoczenia. Oprócz tego, że jestem neuroedukatorem, jestem też mamą, więc osobiście doświadczyłam korzyści, jakie płyną z usług dodatkowych przy okazji posiadania drukarki. Pierwsza rzecz, którą dostajecie, mając HP Plus i Instant Ink, to jest subskrypcja na tusz. A działa to tak, że nie musicie pamiętać, kiedy ten tusz się kończy i że się kończy, tylko drukarka za Was wie, kiedy ten tusz będzie się kończył, za Was go zamawia i za Was dostarcza pod drzwi. Więc zanim tusz w drukarce się kończy, macie już nową dostawę w domu, co jest ogromną wygodą. Oprócz tego łatwa w obsłudze drukarka i możliwość drukowania z aplikacji z telefonu bezpośrednio, bez żadnych kabli. Dla rodzica to jest naprawdę duża różnica. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania podcastów i pamiętaj, żeby sprawdzić wszystkie linki w opisie. Znajdziesz tam więcej informacji na temat samych usług i wszystkie wydruki, które dla Was przygotowałam. Przy okazji każdego z podcastów mamy wydruk i narzędzie, które przygotowałam tak, żeby wspierał Ciebie jako rodzica we wdrażaniu tych pomysłów, o których mówię w podcastach i którymi się z Wami dzielę. Więc zachęcam Cię do wysłuchania bardzo uważnego i do pobrania materiałów, korzystania z nich i do zobaczenia już za chwilę. Jaka jest rola notatek i robienia notatek w edukacji? Jest to temat odrobinę bagatelizowany, bo notatki nie są ani czymś nowym, ani czymś bardzo innowacyjnym czy wyrafinowanym. Każdy z nas notatki robi na co dzień tak, jak potrafi. I właśnie dlatego, że każdy robi te notatki albo ma możliwość robić te notatki, jest powodem, dlaczego temat notatek jest niedoceniany i może być ogromnym wsparciem właśnie w procesie edukacji, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy coraz więcej okazji uczyć się online, uczyć się zdalnie, czy to w przypadku pandemii i poprzednich fal, kiedy nasze dzieci nie chodziły do szkoły i uczyły się przed ekranem najczęściej laptopa, czy to w sytuacjach, kiedy coraz częściej robimy jakieś kursy, czy nawet zajęcia dodatkowe dla dzieci odbywają się właśnie online przed laptopem. Jaka jest w takim razie rola tych notatek w nauczaniu zdalnym? Zarówno w nauczaniu zdalnym, jak i w takiej klasycznej sali lekcyjnej, uczeń jest narażony na bardzo wiele czynników, które będą dystraktorami, które będą rozpraszać jego uwagę. Według raportu Szpunara z 2013 roku okazuje się, że to w nauce online tych dystraktorów i rozpraszaczy może być więcej niż w normalnej sali lekcyjnej. Choć intuicyjnie wydawałoby nam się dokładnie odwrotnie, bo to w sali lekcyjnej przecież są koledzy, koleżanki i wszystkie rzeczy mogą się wydarzyć, a w domu siedzimy tylko przed ekranem laptopa. Badania w tym temacie, o których wspominam, dotyczyły standardowych kursów online i różnych kursantów, bo faktycznie szkoła online jest dla nas wszystkich czymś zupełnie nowym. Natomiast z badań tych wynikało, że osoby, które nie robią notatek, częściej rezygnują w ogóle z kontynuowania edukacji w tym danym temacie, w tym danym kursie czy lekcji. A jeśli faktycznie dotarły do końca i w przypadku szkoły zwykle to ma miejsce, bo dzieci po prostu muszą siedzieć przed tą lekcją, to te dzieci, które dotarły do końca, ale nie robiły notatek po drodze, miały niższe wyniki w testach. Słusznie się zatem podejrzewa, że robienie notatek, zapisków jakichkolwiek jest jednym z czynników, które mogą zaważyć na wynikach nauki online.
Samo patrzenie w ekran laptopa i zadawanie nawet wielu prac domowych nie działa na niczyją korzyść. A jeśli już mamy robić te notatki i mamy nakłaniać czy zachęcać nasze dzieci do robienia notatek, warto by było nauczyć je od razu albo pokazać, dać jakieś narzędzie, które pomoże im robić te notatki w miarę możliwości najbardziej skutecznie, jak tylko się da. I tutaj pojawia się metoda, o której chciałabym Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu i jest to moja ulubiona metoda notowania, metoda Cornella. Została świetnie przebadana, jest wielokrotnie cytowana w literaturze, ale nie moim zadaniem jest dzisiaj Was zarzucić i zanudzić badaniami naukowymi, dlatego przejdę od razu do praktyki. Metoda Cornella jest jedną z łatwiejszych do wdrożenia, ponieważ możemy używać jej z powodzeniem przy notatkach linearnych, nielinearnych i niezależnie od tego, jakie dziecko ma aktualnie umiejętności. Notatki linearne to są takie, gdzie piszemy od brzegu do brzegu, od marginesu do marginesu, linijka pod linijką. I zazwyczaj 99% przypadków właśnie tak wyglądają nasze notatki i nasze dorosłych, bo znamy to z przyzwyczajenia, i przede wszystkim notatki dzieci. Jako alternatywę dla takich notatek linearnych podaje się zwykle mapy myśli, z tym, że właśnie mapy myśli, choć potrafią być bardzo skuteczne i bardzo wspierać naukę, są jednocześnie trudne do wdrożenia. Nie każde dziecko czuje się komfortowo z rysowaniem obrazków, tworzeniem symboli, zastępowaniem słów czy całych związków wyrazowych symbolami i rozpraszanie całej tej mapy myśli i tematu na jednej kartce papieru, co się zwykle nie mieści, coś wychodzi i coś wygląda chaotycznie, więc mapy myśli czy inne tego typu wizualne metody wymagają praktyki. A my chcielibyśmy, żeby dziecko dostało jakieś narzędzie i od razu miało dodatkowy, pozytywny efekt na edukację. Tak właśnie będzie z metodą Cornella. Pierwsze, co musicie wiedzieć, to że każde notatki, czy metodą Cornella, czy jakąkolwiek inną, najlepiej robić na papierze. To znaczy drukujemy wzory do tworzenia notatek metodą Cornella, w takiej ilości, w jakiej będzie nam potrzebna w danym tygodniu czy miesiącu roboczym i później już nic prostszego, korzystamy po prostu z funkcjonalności tejże metody. Jak wygląda wzór do robienia notatek właśnie metodą Cornella? Kartka podzielona jest na cztery części. Mamy płaski prostokąt na samej górze, jest to pole tytułowe. Mamy też poziomy prostokąt na dole i to jest pole z podsumowaniem i główna część środkowa podzielona jest w pionie na troszeczkę szerszy niż zwykle margines i pole główne. W polu głównym dziecko, uczeń, uczennica tworzy notatki tak jak potrafi. Oczywiście warto edukować się i w tym zakresie i praktykować różne nowe metody, natomiast łatwość we wdrożeniu tej metody polega na tym, że nie musimy przeskakiwać czegoś, czego dziecko jeszcze nie potrafi. W tej głównej części dziecko robi tak notatki, jak tylko jest w stanie. W polu poziomym na górze, w polu tytułowym, zapisujemy takie rzeczy, jak zwykle zapisuje się na lekcjach, czyli lekcja temat, ale również z jakiego przedmiotu jest notatka, data, okoliczności czy nauczyciel. Wszystkie rzeczy, które pozwolą nam zidentyfikować, z jakiego dnia, czy z jakiego momentu, czy z jakiego przedmiotu pochodzi dana notatka. Nie ma nic gorszego niż notatki, które wyglądają dokładnie tak samo, ciężko je od siebie odróżnić, a w związku z tym ciężko znaleźć tą, której akurat w tym momencie szukamy. Dlatego ten prostokąt tytułowy będzie bardzo istotny. Kolejne dwa pola, czyli pole z marginesem oraz pole podsumowania na samym dole, zachęcają dziecko do przetwarzania głębokiego treści. Zwykle, kiedy jesteśmy uczestnikami szkolenia czy uczestnikami lekcji, przetwarzamy treści podawane nam dosyć płytko. To znaczy, dziecko biernie siedzi, biernie słucha,
W przypadku nauki online obserwuje ekran laptopa i przez to, że sam umysł dziecka jest dosyć mało aktywny i nie musi przetwarzać treści, którą poznaje na wielu różnych poziomach, wystarczy, że jej wysłucha, to nauka, edukacja przebiega na bardzo niskim poziomie, na bardzo mało wydajnym poziomie. Im bardziej my jesteśmy w tą naukę zaangażowani i na im głębszym poziomie przetwarzamy te treści, zastanawiamy się nad nimi, analizujemy je, tym lepiej przebiega właśnie proces edukacji. I dlatego na marginesie, czyli na tym polu z boku, zapisujemy jedną z dwóch rzeczy. Albo będą to słowa klucze, takie jak mamy okazję zaobserwować w różnych podręcznikach, słowa klucze na wysokości, gdzie one występują w tekście. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że dziecko, uczeń zagląda do swoich notatek po raz kolejny. Może to się odbyć zupełnie po samej lekcji, może to się odbywać jeszcze symultanicznie podczas lekcji, kiedy jest chwila wolnego, bo jakiś inny uczeń akurat coś mówi. Może to się też odbywać zupełnie w ramach zadania domowego. I wypisujemy słowa klucze, elementy, które dziecku wydają się najważniejsze w tekście albo najtrudniejsze do zapamiętania, słowa, których nie zna, albo słowa, które będą przypominać dziecku, o czym jest dany fragment tekstu, dany fragment lekcji. Innym podejściem będzie zadawanie pytań. Zamiast pisać słowa klucze, możemy zadawać pytania do tekstu, i ten wariant jest szczególnie polecany, kiedy dzieci będą uczyły się do sprawdzianów. Może to zadziałać tak, że robimy notatki w trakcie lekcji, a następnie w ramach powtórki, w ramach powtarzania materiału, pochylamy się nad właśnie marginesem. Trochę szerszym, jeszcze raz powtarzam, niż w normalnych zeszytach, bo tam po prostu w normalnych zeszytach na słowa klucze może starczyłoby miejsca, ale na zadawanie pytań już nie bardzo. Dlatego właśnie przydają się wzory do robienia takich notatek, by tego miejsca było odpowiednio dużo do wszystkich dziecięcych potrzeb. Zadajemy pytania do tekstu, zapisujemy je na marginesie i te pytania później służyć mogą jako materiał do powtórek. Chwytamy naszą notatkę, zakrywamy główną część, czyli całą tą główną notatkę z całym tekstem i materiałem i patrzymy wyłącznie na pytania. Odpowiadamy na nie, próbujemy na nie odpowiedzieć. Jeśli chcemy sprawdzić naszą odpowiedź lub przypomnieć sobie, o co tam chodziło, odsłaniamy kawałek tekstu i zerkamy jeszcze raz w naszą notatkę. Co jest najbardziej ciekawe i kluczowe, to że nie tylko moment, kiedy powtarzamy i próbujemy odpowiedzieć na te pytania, jest traktowany jako powtórka z lekcji czy jako uczenie się tego materiału przed sprawdzianem, ale właśnie przede wszystkim sam akt tworzenia tych pytań jest tutaj kluczowy w kontekście kognitywnym, w kontekście przetwarzania głębokiego, bo wtedy właśnie uczeń będzie ten tekst analizował, spojrzy na notatkę i żeby zapisać pytanie, czyli przekształcić też zdanie, musi się zastanowić, o co warto zapytać, co byłoby poprawną odpowiedzią, jak należy sformułować pytanie. Wszystkie te procesy myślowe, które się zadzieją w głowie, są już bardzo silnym procesem edukacyjnym właśnie. No i nasze pole na dole, czyli pole z podsumowaniem, służy podobnemu celowi, czyli przetwarzaniu głębokiemu. Tym razem jednak nie zadajemy pytań, czy nie wypisujemy samych słówek, ale chcemy zrobić notatkę na ten sam temat znacznie, znacznie krótszą. Po co to robimy? Podczas lekcji, szczególnie kiedy osoba, która tworzy notatki, nie jest bardzo wprawiona w tym zakresie, pojawi się pokusa, żeby notatki pisać beznamiętnie, tak bezrefleksyjnie. I bardzo często zdarza się, myślę nam wszystkim, że mechanicznie zapisujemy to, co słyszymy. Nie zastanawiamy się, jakie elementy mają się do innych elementów z tej notatki, jak to się ma do tego, co usłyszeliśmy wcześniej, co jest mniej lub bardziej ważne. Zapisujemy też niestety bardzo dużo waty słownej, zdania wielokrotnie złożone, które niekoniecznie muszą być zapisane w taki właśnie sposób. Nie zastanawiamy się też na etapie tworzenia notatki bardzo często, co jest w zasadzie warte zapisywania, a co niekoniecznie.
Naszym pierwszym instynktem jest zapisać wszystko jak leci, bo teoretycznie wszystko może się przydać. Dlatego później przychodzi nam okazja na to, żeby pochylić się nad podsumowaniem i swoimi własnymi słowami, ale też bardziej skrótowo zapisać to, jak rozumiemy główną notatkę. I tutaj dziecko ma po raz kolejny fantastyczną okazję, żeby przetworzyć treści głęboko. I w tym miejscu bardzo serdecznie Wam przypominam o tym, że specjalnie dla słuchaczy tej serii podcastów Wydruki dla przyszłości stworzyłam materiały do wydruku i właśnie między innymi gotowy wzór do wydruku metodą Cornella. W opisie tego podcastu znajdziesz linki, gdzie bezpośrednio i oczywiście za darmo możesz pobrać wszystkie materiały do wydruku i w PDF-ie będzie znajdować się również opis, jak z takiego materiału możesz korzystać. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętaj, że w linkach poniżej znajdziesz pozostałe odcinki do wysłuchania, materiały do pobrania oraz dodatkowe informacje na temat usług HP Plus i Instant Ink. Dodatkową informację, jaką mam dla tych z Was, którzy zastanawiają się nad zakupem drukarki albo szukają dla siebie nowej, na dokładnie ten model, który mam ja, czyli HP Envy 6020E, macie kod rabatowy i ten kod rabatowy do sklepu x.com również znajdziecie w linku poniżej. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu.